zaznacz w układzie współrzędnych rozwiązanie nierówności, a nierówność jest y mniejsze równe od 4x plus 3. A więc chcemy tutaj w układzie współrzędnych zaznaczyć wszystkie punkty, których współrzędne spełniają tę nierówność. No, może sobie, ponieważ to jest pierwszy przykład tego rodzaju, przepraszam, warto sobie rozbić tę nierówność na dwie rzeczy, mianowicie ta nierówność jest równoważna nierówności, że y jest mniejsza od 4x plus 3 lub y jest równe 4x plus 3. Teraz tak, no tutaj to jest równanie proste. No, czyli wszystkie punkty, które spełniają te równanie, to są punkty prostej. Może narysujmy tę prostą. Czyli tak, dla x równego minus 1, czyli weźmy x równe minus 1, to y jest minus 4 plus 3, czyli minus 1. Czyli mamy punkt minus 1, minus 1. Weźmy może jeszcze x równe 0, to y równe 0 plus 3, czyli 3. Więc to w zasadzie by nam to wystarczyło. Może weźmy 3 punkty jeszcze. I co? I czwarty punkt, to weźmy x równe 1, to wtedy y równe 4 plus 3, czyli 7. Raz, 3, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7. No, no i mamy tę prostą. To jest ta nasza prosta. No dobrze, to jest ta część. No i teraz musimy dodać wszystkie punkty, które spełniają tę nierówność. No gdzie leżą te punkty? No więc jeżeli ustalimy sobie x, na przykład x równe minus 1, prawda, no to wiemy, że y ma być mniejsze od minus 1. A tutaj mamy x odpowiadający mu punkt na prostej minus 1 i y ma być mniejsze. Czyli to są wszystkie punkty poniżej tego punktu na prosty. Na wszystkie punkty poniżej. Teraz, jeżeli weźmiemy x równe 0, no to y musi być mniejsze od 3, od tego punktu, tak? Czyli również od tego punktu na prosty. Wszystkie punkty poniżej. No i jeżeli weźmiemy sobie x równe 1, no to dostaniemy, że y musi być mniejsze od 7, czyli to jest tutaj. No dobrze, czyli gdzie leżą punkty, które są rozwiązaniem tej nierówności? No widać, że dla każdego x to są wszystkie punkty, które leżą no, na tej prostej pionowej poniżej punktu na prostej 4x plus 3 o współrzędnej x, no właśnie takiej, jaką wzięliśmy. Czyli rozwiązaniem tej nierówności są wszystkie punkty poniżej tej prostej. A mamy tę prostą 4x plus 3 i wszystko to, co jest poniżej niej, razem z tą prostą. Te punkty na prostej również są rozwiązaniem naszej nierówności, no dlatego, że mamy tutaj znak mniejsze równe. Czyli napiszmy wszystkie punkty poniżej prostej y równe 4x plus 3, 4x plus 3 wraz z prostą.
Dobrze. Teraz, gdyby nasza nierówność była y mniejsze od 4x plus 3, to również musielibyśmy narysować tę prostą, tylko że tym razem punkty na prostej nie spełniałyby tej nierówności. Czyli tutaj rozwiązaniem byłyby wszystkie punkty poniżej prostej, ale bez tej prostej. I to konwencja wtedy jest taka, że rysuje się tę prostą linią przerywaną. Czyli tutaj byłaby ta prosta, 4x plus 5, 6, 7, 4x plus 3, powiedzmy, że to by była ta prosta i ona wtedy byłaby narysowana linią przerywaną i wszystko to, co jest poniżej tej prostej, to by było rozwiązanie tej naszej nierówności. Czyli tutaj wszystko poniżej prostej 4y y równe 4x plus 3, ale bez punktów na prostej. Prawda? Właśnie dlatego, że nierówność jest ostra. Y ma być ściśle mniejsza od 4x plus 3. A więc żaden punkt na prostej nie spełnia tej nierówności. Dobrze. Zróbmy może jeszcze jeden przykład. Mianowicie y większe od minus x przez 2 minus 6. Czyli znowuż trzeba będzie narysować tę prostą. Czyli tutaj będzie prosta y równe minus x przez 2 minus 6. Więc tę prostą tutaj musimy narysować, więc jak x jest 0, to y jest minus 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jak x jest powiedzmy minus 6, tak? Jak x jest minus 6, to tu jest 3 minus, czyli minus raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, dwa, trzy. Tutaj, prawda? Współczynnik kierunkowy jest minus jedna droga. Więc może narysuję tę prostą. Od razu ją narysuję linią przerywaną, dlatego że punkty, ponieważ znowuż nierówność jest ostra, to punkty na tej prostej nie będą rozwiązaniem naszej nierówności. Czyli to jest prosta y równe minus x przez 2 minus 6. No i gdzie jest rozwiązanie naszej nierówności? No podobnie jak poprzednio. Jeżeli weźmiemy jakiś x, prawda, to mamy odpowiadający mu punkt na prostej, to jest punkt minus x przez 2 minus 6. Współrzędna y jest tyle tego punktu. I teraz, ale y ma być większe. Czyli musimy wziąć wszystko to, co jest ponad tą prostą i tak będzie dla każdego x. Czyli wszystkie punkty ponad prostą, ale bez punktów na samej prostej. Czyli tutaj wszystkie punkty ponad prostą. Y równe minus x przez 2 minus 6. I napiszmy jeszcze raz, prawda, ale może w nawiasie, bez punktów na prostej. Czyli jeżeli nierówność jest ostra, to ta prosta, punkty na tej prostej nie są rozwiązaniem tej nierówności. Co zaznaczamy, rysując tę prostą linią przerywaną? Taka jest konwencja. Jeżeli nierówność jest nieostra, no to punkty na prostej spełniają tę nierówność.